Do ograbienia zbiorowej mogiły miało dojść przy ulicy Rudnowskiej, w miejscu, gdzie na początku marca znaleziono szczątki żołnierzy niemieckich z II wojny światowej. Według jednej z policjantek to właśnie saper miał schować obrączkę do kieszeni. Wcześniej był przesłuchiwany przez policję jako świadek w tej sprawie i konsekwentnie nie przyznawał się, twierdząc, że nie miał zamiaru przywłaszczyć sobie żadnych przedmiotów pochodzących z miejsca pochówku. Jeśli okaże się, że saper jest winny, 26-latkowi za ograbienie miejsca pochówku grozi kara do 8 lat więzienia. Na razie żołnierz nie został odsunięty od wykonywania swoich obowiązków. Przypomnijmy, że oprócz szczątków ludzkich w wykopie przy ulicy Rudnowskiej znajdowała się również amunicja, którą zabezpieczali saperzy. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonów. Spędź popołudnia na kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas 4 tory do kręgli klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz 2 tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 35 lub 076 846 08 28 wewnętrzny 12. Każdego, kto chce poczuć smak rywalizacji, zapraszamy na czwartki kręglarskie, a wszystkie firmy na Ligę Zakładów Pracy. Więcej informacji na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku.